A proszę zauważyć, w tym samolocie nie znaleziono żadnej zwłok. Jak pokazywali, nie było śladu. Znawcy lotnictwa wykazali, że to, co pokazują ten złom, to jest z trzech różnych samolotów. Więc od samego początku było wiadomo, że tam nie ma żadnej katastrofy. W Smoleńsku są dwa lotniska, północne i południowe. Prawdopodobnie na jednym z tych lotnisk wylądowała ta grupa z Polski, a drugie to była inscenizacja przygotowana dla pana Macierewicza, w cudzysłowie, bo wtedy też jeszcze nie wiadomo, czy to on będzie, on